Jutro na Stadionie Śląskim odbędzie się koncert najpopularniejszej obecnie polskiej wokalistki, czyli Sanach. Jak przy każdej większej imprezie na stadionie, również i tym razem katowicka policja i Straż Miejska będą pilnować wjazdu na osiedle Tysiąclecia. Jak informuje Katowicki Urząd Miasta, od rana we wtorek 15 sierpnia na osiedle Tysiąclecia zostaną skierowane dodatkowe patrole Straży Miejskiej. Z kolei od godzin popołudniowych wjazd na to największe katowickie osiedle od strony ulicy Chorzowskiej zostanie zamknięty. Na drodze stanie wygrodzenie techniczne i zostaną utworzone posterunki Policji i Straży Miejskiej. Wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów pogotowia ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej. Zjazd autobusów w prawo z ulicy Chorzowskiej na ulicę Chrobrego będzie utrzymany, natomiast trasa autobusów z centrum na osiedle Tysiąclecia będzie przebiegała ulicami Bracką, DTS i Jana Pawła II. Koncert na Stadionie Śląskim rozpocznie się o godzinie 20:30. Najlepiej pojechać na niego tramwajem. ZTM ma uruchomić dodatkowe kursy.